Witajcie kochani. Dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób odsyłamy zadanie do nauczyciela poprzez program Microsoft Teams. Za pierwszym razem na pewno będziecie potrzebować pomocy rodziców albo starszego rodzeństwa. Nie jest to trudne ani skomplikowane. W bardzo prosty sposób otwieracie zadanie, uzupełniacie je i szybciutko odsyłacie do nauczyciela, żeby mógł zobaczyć, w jaki sposób rozwiązaliście swoje zadanie. Oglądajcie uważnie dalszą część filmiku. To naprawdę proste. Kochani, pokażę Wam tutaj, jak w prosty sposób odebrać i następnie wykonać i odesłać pracę do nauczyciela. Jak wiecie, dzisiaj rozwiązujemy robotowe rebusy. Dostaliście już swoje pierwsze zadanie i teraz odszukujecie zespołu. Wasz się nazywa Informatyka i Kodowanie Klasa Pierwsza. Ja utworzyłam specjalnie taki zespół testowy, żebyście widzieli, w jaki sposób to wygląda. Wy wchodzicie sobie w zespół informatyki, tak samo jak ja teraz, przez kliknięcie. Następnie otwieramy sobie zakładkę Prace i tutaj pojawiają się wszystkie prace, które zostały przesłane przeze mnie dla Was. Zobaczcie, Rysobot, to jest to zadanie, klikamy sobie w niego, a następnie wybieramy sobie trzy kropeczki i otwórz w aplikacji Teams, czyli ta pierwsza opcja fioletowa. Tutaj otwiera się Wasze zadanie, które będziecie teraz rozwiązywać. Przy czytaniu poleceń na pewno przyda się pomoc mamy, taty albo starszego rodzeństwa. Czytacie sobie zadanie, tutaj wpisujecie z klawiatury odpowiedź. Oczywiście tak jak mówiliśmy na lekcji, musicie podać nazwę pola, czyli jak ten robocik pójdzie sobie w prawo, do góry i w prawo, to znajdzie się na tym polu i odczytujemy kod tego pola C2. Więc tutaj musicie wpisać C2. I tak rozwiązujecie trzy zadania po kolei. A następnie, bardzo prosta rzecz, tutaj wszystko się zapisuje samo, więc jak skończycie swoje zadanie, to nie trzeba nic zapisywać, wystarczy kliknąć ten przycisk zamknij, a następnie zobaczcie, tu jest taki wielki przycisk prześlij i trzeba przesłać. I w tym momencie nauczyciel otrzymał Wasze zadanie. Prawda, że to proste?